na naszej drugiej już manifestacji przeciwko bezprawiu ZUS. Pragnę bardzo gorąco powitać również zaproszonych dzisiaj gości, między innymi pana prezesa Stowarzyszenia Obywatele i Sprawiedliwość, pana Wojciecha Papica, a także przybyłego na dzisiejsze nasze spotkanie pana Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związków Przedsiębiorców i Pracodawców. Proszę państwa, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po raz drugi, żeby zaprotestować przeciwko bezprawnym działaniom ZUS-u, który najwyraźniej obrał sobie na cel drobnych i średnich przedsiębiorców, by nas po prostu zniszczyć. Ustawodawca wyraził się jasno i wyraźnie. ZUS nie miał żadnych wątpliwości przez wiele lat. Teraz, kiedy zmieniła się ustawa, która wprowadziła zmiany dotyczące pracy nakładczej, umowy zlecenia, w odpowiednich oczywiście okresach, także umowy o pracę i podstaw do odprowadzenia składek, nagle ZUS zaczął zmieniać interpretację tego prawa i ściga nas wstecz nawet do dziesięciu lat. To jest bardzo istotne, bo żadne prawo w szanującym się demokratycznym kraju, do jakiego pretenduje Polska, szczególnie w Unii Europejskiej, nie może dochodzić do takiej sytuacji, gdzie prawo działa wstecz. Jest nas zresztą bardzo wielu. Według samych szacunków ZUS 500 tysięcy ludzi. Wielu z nas straciło już nadzieję, wielu z nas zrezygnowało już nawet ze sprawiedliwości i uciekło z tego kraju. Co się takiego dzieje, proszę państwa, dzisiaj, że państwo traktuje nas, przedsiębiorców, jako właściwie jakąś taką wrogą klasę społeczną? Dlaczego tak jest? My nie jesteśmy, proszę państwa, po to, żeby stać przed Sejmem. My jesteśmy po to, żeby rozwijać i budować nasze firmy, żeby tworzyć dochód narodowy. Niestety, musimy sami upomnieć się o nasze prawa. Proszę państwa, ZUS jest instytucją. Instytucje mają to do siebie, że trwają nawet jak są niepotrzebne i nawet jak są szkodliwe. Niestety istnieje poważna obawa, że ZUS będzie trwał, podniosą wiek emerytalny do lat 75, 80, 90, ale urzędnicy ZUS-u pieniądze będą brali w dalszym ciągu. I to jest istotne i składki będą pobierane od młodych ludzi i to jest istotne. Proszę pamiętać, że ZUS nie ma już żadnych pieniędzy. W tej chwili kończy się czerwiec, masa młodych ludzi, mówi się o milionie do dwóch, wyjedzie pracować na zachód, na wschód, gdziekolwiek. Ich składki będą płacone tam, a nie tu. I taka jest prawda o ZUS-ie, bo on żyje tylko ze składek. Jak młodzi ludzie nie będą płacili, no to nie będzie tych pieniędzy. A ludzie nie płodzą dzieci, bo uważają, że jak będą mieli emeryturę, to po co mieć dzieci. Musimy zmienić system państwa opiekuńczego na państwo normalne. No ale to już jest inny temat, o tym pogadamy kiedy indziej przed wyborami. Dziękuję państwu. Na co chciałbym państwu zwrócić uwagę? Otóż gdyby tutaj było dzisiaj 5% ludzi, których ten problem dotyczy, to prawdopodobnie sprawa by była rozwiązana w ciągu miesiąca. Gdyby było 50% ludzi, których to dotyczy, to sprawa by była rozwiązana dzisiaj. Zobaczcie, co wyprawia z naszych podatków z tymi innymi rządami 120 tysięcy pielęgniarek, 200 tysięcy pielęgniarek czy 120 tysięcy górników. Dzieje się to dlatego, że są zorganizowani, a my nie. Mali i średni przedsiębiorcy w Polsce to jest 99,8% wszystkich firm, które działają. To jest 3/4 miejsc pracy i 67% PKB. Wygląda na to, że rząd widzi naszą słabość, widzi nasze niezorganizowanie. Z małych i średnich przedsiębiorstw postanowił sobie uczynić dojną krowę do zasypywania dziur po efektach swojej działalności rozrzutnej, fundowania przywilejów, ulg i różnych innych rzeczy różnym grupom społecznym.